Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Chciałabym powiedzieć, że ten dzień zaczął się pięknie, bo jest piękne słońce, ale niestety obudziłam się z bólem brzucha i podejrzewam, że za kilka godzin albo nazajutrz będę miała okres, bo już tak zaczyna boleć ostro, zwykle tak dzień przed zaczyna je boleć i na kolejny dzień bądź pod wieczór przychodzi już taki mocny ból i stricte pojawia się okres, także no zobaczymy. Może tak nie będzie, może jeszcze trochę mnie przetrzyma, bo dzisiaj jest poniedziałek i nie chciałabym, żeby tak już ten początek tygodnia mieć mniej tej energii przez babskie sprawy. Druga sprawa, chciałam biec pod prysznic po przebudzeniu. Odkręcam wodę pod prysznicem, leci lodowata, dosłownie lodowata. 15 minut później leci lodowata, odczekałam godzinę, bo miałam taką możliwość, zadałam śniadanie, bo robiłam wszystko inne i teraz chciałam iść się wykąpać, odkręcam wodę, leci lodowata, także no niestety nie wezmę prysznica, nie chcę się też rozchorować, także zrezygnowałam. Jadę teraz do biura, ogarnę na szybko tematy, które muszę zrobić z racji początku tygodnia, poniedziałku, godzin porannych i po prostu umyć się pojadę do rodziców. O godzinie około 12-13 mam depilację laserową w Esce, więc muszę się umyć przed i ogolić na świeżo. No, także na szczęście mam blisko rodziców, którzy mogą mi udostępnić prysznic. Powitały mnie PR paczki, bardzo fajna paczka z Eveline, zobaczcie, z taką kokosową kolekcją pielęgnacji twarzy, z miseczką z kokosa i z taką drewnianą skrzyneczką, fajnie, dzięki. A druga paczucha jest z Benefitu, Magnetic Force, nowa maskara z tego co kojarzę, magnetyczna, tutaj mam chyba magnesy na lodówkę, tak mi się wydaje, tutaj jakiś taki magnes, może do jakiegoś testu. Maskara o magnetycznej sile, ekstremalnie wydłuża rzęs. Minerały są w formule. I tutaj chyba mamy tą maskarę, tak. Jest. Myślę, że tą kolekcję z Benefitu, a w sumie to produkt tusz i kolekcję z Eveline chętnie przetestuję w jakichś odcinkach na YouTubie, czy w pielęgnacjach na Insta. Zobaczymy. Wzięłam się teraz za pakowanie paczek. Pierwsza paczka jest paczką, w której mamy opaskę. Takie zamówienie od naszej klientki pierwszej, którą pakujemy dzisiaj. Opaska, prezenty, naklejki, karteczka. No i pakujemy. Trochę pakowanka było, ogarnęłam temat, przyjechałam teraz już do rodziców się właśnie umyć, oporządzić, skorzystać z ciepłej wody, z tego luksusu. Bika ma u góry lekcje online, więc nie będę za dużo u góry pokazywać, po prostu wezmę prysznic i pojedziemy do salonu. Tak jak powiedziałam, mam dzisiaj depilację laserową, w końcu po 2 latach znowu zebrałam się do tego, żeby chodzić regularnie co miesiąc i pozbyć się włosów. Także dzisiaj będę miała, tak jak mówię, pierwszy raz po 1,5 roku gdzieś, no, prawie 2 latach. I mam nadzieję, że serio będę tym razem regularna, bo u mnie właśnie z tą depilacją to był jedyny problem, że ja poszłam raz, potem robiłam odstęp 3 miesiące, zapominałam, już dziewczyny mówiły, że za niedługo będzie ciepło, więc bez sensu i tak, wiecie, no, teraz też się późno biorę, bo jest przecież luty. No ale dobra, zrobię chociaż tak, myślę, że z 4 serie. Do maja i już tam będą jakieś efekty, już tych włosów będzie o wiele mniej. Przyszłam już do salonu, weszłam tutaj do mamy do biura, bo mogę tu ściągnąć maseczkę, wiecie, żeby nie ten, nie mówić z was przez maseczkę. Czekam już na zabieg, jeszcze chyba mam 20 minutek, także tylko tutaj pogadamy z mamą. Teraz je, więc nie będę wam jej pokazywać. No i zobaczymy, że będzie mnie boleć. Jak byłam wtedy, ten 1,5 roku temu chyba byłam ostatnio na laserze, to nie bolało mnie nawet jakoś bardzo. Trochę mnie bolały pachy, chyba najbardziej na pachach. Najczęściej tak jest? Czy na pachach boli najbardziej, czy bikini boli bardziej? Wszystko zależy od włosa. Bo z tego co pamiętam, nogi praktycznie w ogóle nie czułam, ręce tak samo spokojnie, pachy czułam. Pachy czułam, nie ukrywam, nie robiłam bikini, ale z tego co wiem, to dużo klientek mówi, że właśnie bikini boli, no bo tamten włos jednak jest grubszy, nie? I ciemniejszy. Właśnie jesteśmy po paszkach. Zapomniałam wam to nagrać, ale właśnie zrobiłyśmy pachę. Naprawdę było bardzo w porządku, jeśli chodzi o odczucia, nie bolało. Czułam w niektórych miejscach takie ciepłe igiełki, ale naprawdę spokojnie do przeżycia. A teraz będziemy robić nogi i tutaj postaram się wam troszkę nagrać, jak to wygląda. Kolejna okolica depilowana u klientki, to łydki. Jeżeli ktoś jest taki szczupły jak nasza klientka,
to miejsca, gdzie nasza duża głowica nie byłaby w stanie zassać i wykonać strzału, pracujemy na małej głowicy, w miejscach, tak jak mówię, trudnych do zassania. Później mogłoby efekt być taki, że nie dojdzie wszędzie światło, impuls światła, więc te trudniejsze okolice opracowujemy małą głowicą. I zobaczcie, tutaj na luzie trzymam aparat, nagrywam, mam robione małą głowicą, tak jak przed chwilą było powiedziane. I naprawdę jest w porządku. Nic jakoś bardzo nie boli, delikatnie czuję ciepło, ale to jest, myślę, że jak najbardziej do przeżycia. A jak w ogóle klientki na nogi reagują? Raczej w porządku? W porządku. Mówią, że czują delikatne ciepło, ale że jak najbardziej do przeżycia. Czyli najgorsze bikini najbardziej boli? Pierwszy zabieg jednak jest najmniej przyjemny na bikini. Ale z każdym zabiegów tych włosów jest coraz mniej, z racji tego, że tych cebulek jest po prostu coraz mniej i super. Coraz mniej dyskomfortu. Teraz już pracujemy na dużej głowicy. To jest głowica, która za pomocą próżni zasysa miejsce, gdzie ma być oddany impuls. I działamy sobie. Ta głowica zdecydowanie, klientki nam mówią, że mniej boli, jest szybsza. Jeżeli chodzi o obszar, to zdecydowanie dużo większy obszar jest od razu na świetlaniu. Robimy już drugą nóżkę. Klientka uśmiechnięta. Jeszcze bardziej będzie uśmiechnięta, jak będzie całkowicie gładka nóżka i nie będzie problemu z niechcianym owłosieniem. Wychodzę właśnie z salonu. Jest tak piękna pogoda dziś. Jezu, powiem wam, rewelacja. Po depilacji naprawdę spoko odczucia, także jak zastanawiacie się, to mega wam polecam. Zrobiłam nogi pełne, łydki i uda, pachy, ręce i takie płytkie bikini. I naprawdę luz, także jak zastanawiacie się, polecam, bo potem jest mega wygoda. Jadę teraz do biura i słuchajcie, jestem w ciężkim szoku, bo ostatnio ciągle były takie mroźne dni, ciągle był jakiś minus na dworze, a dzisiaj pierwszy dzień, gdzie mamy 10 stopni na termometrach. Normalnie teraz patrzę w samochodzie, 10 stopni, piękne słońce, jest godzina 13, rewelacja, idzie wiosna, cieszyłam się z zimy, bo tęskniłam za taką prawdziwą zimą, w Polsce dawno takiej nie było, ale teraz jak już dzisiaj poczułam to ciepełko, to też tak fajnie, już wiosna, za niedługo lato, będzie ciepło, będzie można chodzić cieniej ubranym, wychodzić sobie na rower, częściej na spacery, nice. Po laserze przyjechałam do biura trochę popracować, siedzę przy kompie już chwilę, ogarniam jakieś tam maile i takie tam rzeczy. Przy okazji naszykowałam sobie już jedzonko, mam w końcu catering, wróciliśmy do Fit Appetit. Jakoś tak na grudzień na Vlogmas nie było cateringu, ale od nowego roku już tak się zbieraliśmy, mówimy, kurde, to była taka wygoda, trzeba wrócić do cateringu. W końcu udało nam się go zamówić, jest już u nas, także tak jak mówię, Fit Appetit mamy już sprawdzony, bardzo smaczny. To jest ten catering, w którym możecie wybierać sobie posiłki. Macie na dany dzień 25 pozycji, po 5 na każdą, na każdy jakby posiłek w ciągu dnia, czyli 5 propozycji na śniadanie, 5 propozycji na drugie śniadanie, 5 propozycji na obiad, 5 na podwieczorek i 5 na kolację. I z tych 5 w aplikacji wybieracie sobie ten, na który akurat macie ochotę w dany dzień. Także jest to bardzo spoczko. Można sobie wybierać to, co po prostu się lubi. No, także dokończę pracę przy kompie, zjem sobie obiad i mam jeszcze trochę takiej pracy stricte przy kompie i postanowiłam, że dokończę to w domu. Także to, co muszę zrobić w biurze, stricte zrobię, zjem obiad i wracam do domku i tam popracuję. I jeszcze pokażę wam jedną rzecz, jak już dojadę do domu. Wróciłam do domu, umyłam sobie ręce i myjąc ręce jakoś specjalnie nie zwróciłam uwagi, jaką wodą myję. Umyłam chyba chłodną, poszłam zapakować warkę, usiadłam teraz i tak sobie właśnie przypomniałam, a może jest już ciepła woda, to znaczy miałam nadzieję, że jest, jakby szłam już świadomością, że tylko sprawdzę i się upewnię. Odkręcam, trochę poczekałam, żeby zleciała i dalej leci zimna. I to taka serio zimna fest, nie taka, że chociaż średnia, lodowata. Już tak naprawdę drugi dzień, bo wczoraj wieczorem już nie było ciepłej wody. Kacper mył się w zimnej, ja stwierdziłam, że okej, poczekam, umyję się rano. No rano nie było, umyłam się u rodziców na szczęście i kurde, trochę słabo, ale czytałam teraz w necie, bo nie ma nigdzie w bloku żadnej informacji o tym, że jest jakaś awaria, ale czytałam teraz w necie, że większa część Dąbrowy podobno ma aktualnie awarię od wczoraj, także mam nadzieję, że szybko to przywrócą, no bo kurczę, jutro rano muszę się umyć, no dzisiaj już przeżyję, myłam się w południe, no ale jutro rano jeszcze mam trening rano.
Włosy specjalnie mam dzisiaj związane w koka, bo dzisiaj miałam dzień mycia, no ale już rodziców stwierdziłam, nie będę się szarpać z myciem włosów bez swoich akcesoriów, kosmetyków, więc no, zostały takie jak są. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wróci jeszcze dziś i będę mogła sobie na spokojnie ją myć. I chciałam wam pokazać, że przyszły do mnie peelingi ostatnio z Body Boom. Jeden o smaku, zapachu maczy, peeling cukrowy. I ten jest solny o smaku, zapachu takim morskim. Ten niebieski jest ujędniająco detoksykujący, a ten zielony jest antycelulitowo stymulujący. Fajnie, bo w sumie peelingów nigdy za wiele. Ja robię peelingi zwłaszcza przed goleniem nóg. Także dzisiaj co prawda byłam na depilacji laserowej, więc za niedługo nie będę musiała golić nóg. No ale tak czy siak peelingi są zdrowe dla skóry, także będę testować. Drzewki, założyłam okulary. Suwerka pracuje w tle, mam nadzieję, że bardzo mnie nie zagłusza. Ale słuchajcie, Kacper zaczął morsować. Był już dwa razy, dzisiaj planuje iść trzeci raz. Także podziwiam grubo. Tym bardziej, że teraz ostatnio były takie minusowe temperatury. Naprawdę było zimno na dworze. Ale dał radę, spodobało mu się to. W ogóle polecił też morsowanie nam Michał Undra, przede wszystkim Kacprowi. Mieliśmy jakiś czas temu konsultację, właśnie badań krwi i ogólnie taką konsultację odnośnie naszego żywienia, zdrowia i tak dalej. No i na podstawie tego Michał doradził nam zmianę nawyków, czy żywieniowych, czy jakieś tam aktywności fizycznej, czy właśnie suplementy. No i Kacper właśnie mówił, że poleca spróbować morsowania, że fajnie wpływa na zdrowie, na wiele aspektów, także właśnie Kacper się skusił i mu się spodobało. Także no, podziwiam, możecie dać znać, czy morsujecie, czy może ktoś z waszej rodziny, z waszych bliskich morsuje. Ja na maksa podziwiam, chciałabym spróbować. Tak wiecie, zobaczcie, jakie to jest uczucie. Ale nie wiem, czy byłabym w stanie to robić, tak wiecie, dwa razy w tygodniu i tak dalej. Nie wiem. No normalnie, słuchajcie, przyszłam znowu do łazienki sprawdzić, odkręcam ciepłą wodę. Odczekuję trochę. Ile ci lód, normalnie lodowata. Dobra, zmyłam makijaż i mam się zebrać, że tak powiem. Będę towarzyszem morsowania z Kacprem, bo ogólnie nie powinno się chodzić na morsowanie tak całkiem samemu, bez żadnego towarzysza, wiecie, jakby morsowania. Więc po prostu będę Kacper towarzyszem dzisiaj, będę szedł morsować, jest późno już w ogóle, bo jest prawie 21. No, mam nadzieję, że tam nie zamarznie. Nie no, żartuję oczywiście, ale jest już tak stopni mało. Zrobiło się chłodno, jest 4 stopnie, w nocy mają być 2, także no, ciepło nie jest, ale nie jest tak zimno, jak było w tym roku, także damy radę. Makijaż zmyty, a z wami się żegnam, lecę zbierać się na tą morsowanko, naszykuję wszystko Kacprowi, bo jeszcze jest w pracy, żeby miał już szybciej jak przyjdzie. No i lecimy, ja tak jak mówię, jako towarzysz, ale myślę, że jakoś niedługo się przełamę i też spróbuję. Czekam na wasze komentarze, tak jak mówiłam, żegnam się i widzimy się w kolejnym vlogu. Buziak, pa!